Cześć, nazywam się Rafał Supiński, jestem aktorem, solistą Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Również współpracuję z kilkoma teatrami w Polsce. Także uczę, jestem trenerem wokalnym. Zdarza mi się reżyserować, być asystentem reżysera, ale to jest bardziej takie hobby, ale głównie zajmuję się aktorstwem. Moja praca polega na spotykaniu się z dużą ilością ludzi, chociażby tutaj w operze, gdzie jako aktor na scenie widzimy się z mnóstwem ludzi z różnych stron Polski, ale oprócz tego jako asystent reżysera polega na organizowaniu pracy dla artystów, organizowaniu pracy dla reżysera, a oprócz tego, bo jestem także trenerem wokalnym, a także uczę młodzież, między innymi z Sokółki, Studio Poezja, próbujemy stworzyć atmosferę dobrej pracy, gdzie realizujemy musical Ghost. Na ile nam to wychodzi, się okaże. Pokrótce to chyba się nie da, w kilku słowach. Zaczęło się to wszystko od jakichś kółek teatralnych, gdzie uczęszczałem chociażby w Mońkach, w Mońskim Ośrodku Kultury itd., itd. Po czym studia w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, teraz Akademia Sztuk Teatralnych. I w międzyczasie zacząłem już pracować w zawodzie. Moja premiera miała miejsce w 2010 roku w Teatrze Rampa. I to była moja jedna z pierwszych premier, jaką miałem. Rzeczywiście wspomnienia są ogromne i duże są emocje związane z tym wydarzeniem. No i w międzyczasie udawało mi się? Nie, to był mój cel. Wygrywałem kolejne castingi. Wygrałem casting tutaj do musicalu Korczak w operze i ta historia podlaska, białostocka trwa do dzisiaj. Choć właśnie od tego tytułu na otwarcie Opery i Filharmonii Podlaskiej. No i tak zostałem tutaj od tego 2012 roku. Jestem tutaj związany z Operą i Filharmonią Podlaską i trwa do dzisiaj. Dieta jest ważna w każdym zawodzie, po prostu jest ważna w życiu, bo jest takie hasło, jesteś tym, co jesz. Organizm tak reaguje na to, co wrzuciłeś. Mówię celowo wrzuciłeś, bo często jest tak, że wrzucamy jedzenie, bo śpieszymy się, bo mamy mało czasu, bo nie skupiamy się na jedzeniu i tak dalej. A dlatego jest ważne to, co jemy, ponieważ z czasem, może na początku nie, mamy chwilową przyjemność, bo ta żywność jest przetworzona, i powoduje to, że ta chwilowa przyjemność, która daje nam satysfakcję przy jedzeniu, powoduje, że za parę godzin, dni, a nawet czasami za parę lat mamy z czymś problem, gdzie nie myślimy o tym, że to dieta miała wpływ wtedy, kiedy jedliśmy to i siamto. To mogą być problemy ze skórą, problemy z, nie wiem, z jelitami, problemy ze zdrowiem, również psychicznym, ponieważ dieta bardzo mocno wpływa również na nasze zdrowie psychiczne. Ostatnio nawet rozmawiałem z pewnym fizjoterapeutą, który wspomniał mi właśnie, że są teraz badania, które stwierdzają, że jelita to jest tak zwany drugi mózg, a może nawet ważniejszy niż ten mózg, który mamy na górze, że one bardzo wpływają na wszystkie receptory w naszym organizmie i wpływają na chemię. Nie znam się aż tak, bo nie jestem dietetykiem, ani nie jestem osobą, która jest powiedzmy lekarzem, ale jestem po prostu fanem i amatorem zdrowej żywności. Catering przede wszystkim pomaga mi w organizacji swojego czasu. Ponieważ dzisiejsze czasy, jakie mamy, wymagają od nas tak zwanego, użyję kolokwializmu, multitaskingu, umiejętności wielu działań naraz. W psychologii mówi się, że nie ma czegoś takiego multitasking, jeśli chodzi, że nie jesteś w stanie robić kilku rzeczy naraz, bo zazwyczaj, żeby zrobić jedną rzecz, chociażby napić się kawy, myślisz o tej kawie i tak naprawdę nie jesteś w stanie myśleć jednocześnie o czymś innym, bo kiedy pijesz już kawę automatycznie, myślisz o tej sprawie innej i to się nazywa tak zwana umiejętność przeskakiwania z tematu na temat. Dieta pozwala mi w tym zagonionym właśnie, powiedzmy, w tych czasach multitaskingu, gdzie musimy wiele rzeczy robić naraz, być tam i tam, a jednocześnie wszystkie zadania, te deadline'y, projekty są na wczoraj, że wymaga to od nas skupienia, ciągłej aktywności, czasami nadaktywności psychofizycznej, a dieta pozwala mi właśnie to wszystko uregulować. Nie mam zazwyczaj takiego swobodnego
czasu, by organizować sobie obiady codziennie i gotować samemu. Taki catering pozwala mi to usystematyzować, zjeść odpowiednią ilość posiłków w ciągu dnia, gdzie to nie będzie tylko i wyłącznie kanapka, obiad zwykły, zupa, później znowu kanapka, zjem batona, okej, bo usypiam, to piję kawę, później batona i tak dalej. I tak wymieniamy te węglowodany, które wydaje nam się, że na początku są potrzebne, ale oczywiście później nam spada energia i opadamy z sił i nie wiemy, co się dzieje. Ej, przecież jestem najedzony i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest właśnie ta kwestia, gdzie organizm nie ma odpowiedniej ilości danych składników danego dnia. A taka różnorodność, jaką daje catering, powoduje, że nie chce ci się zasypiać w ciągu dnia, jesteś wciąż na pełnych obrotach. I oczywiście catering jest o tyle fajną sprawą, ponieważ możesz wybierać je sobie na dane dni. Na przykład załóżmy, dzisiaj jestem tutaj w Białymstoku, wybieram sobie na te dni, ale gdy wyjeżdżam, mogę sobie rezygnować i wtedy mogę sobie biesiadować u swoich znajomych. To jest właśnie bardzo dobre w tym cateringu, że daje takie możliwości. To ciekawe, że o to zapytałeś, ponieważ od dziecka, wydaje mi się, byłem dość aktywnym człowiekiem. Podczas studiów organizowałem sobie różnego rodzaju zadania i prace. Między innymi pracowałem w hostelu nocami, w hurtowni pizzy, ale to było lata licealne chyba, hurtownia pizzy, prowadzenie jakichś warsztatów. Pracowałem również w telefonii komórkowej jako sprzedawca, akwizytor telefoniczny, więc rzeczywiście doświadczenie mam dość spore, jeśli chodzi o różnorodność prac. Najbardziej lubię spotkania z ludźmi. Jestem społecznikiem, chociaż społecznikiem / samotnikiem. Gdy mam mnóstwo okazji do rozmów z ludźmi, jako asystent na przykład reżysera, bądź też jako trener wokalny, jeśli mam szansę pomóc komuś w jakimś wyzwaniu, czy to głosowym, czy właśnie aktorskim, to czuję się spełniony. Bardzo lubię tego typu spotkania i pracę. I to chyba mnie najbardziej motywuje do pracy, kiedy mogę z kimś współdzielić swoją wiedzę, a jednocześnie kiedy mogę się nią dzielić i widzę tego efekty, że ta druga osoba przyjmuje tę wiedzę, moje doświadczenie i je realizuje i widzi, że to działa. To jest niesamowicie motywujące. W swojej też pracy uwielbiam różnorodność ról, jakie otrzymuję. To jest wielkie szapoba do wszystkich realizatorów, z którymi do tej pory pracowałem, ponieważ otrzymuję nie tylko role, które są związane z moim amplua, ale są to często role, które są dla mnie wyzwaniem. Zawsze. Twierdzę, że to działa w dwie strony. Każdy aktor, który ma rolę do stworzenia, jeśli rozwija się jako człowiek, na przykład jeśli interesuje się sztuką, kinematografią, naturą, jego rozwój osobisty wpływa na rozwój każdej roli, którą wypracowuje, nad którą pracuje. I odwrotnie. Każda rola wpływa na niego, na jego rozwój, ponieważ on dowiaduje się coraz więcej. Mówię on w trzeciej osobie, ale to dotyczy każdego z nas, chociażby mnie. Czyli każda rola, którą dotykam, powoduje, że patrzę na kolejny problem, kolejne wyzwanie, z którym się często zmaga człowiek, mnie rozwija i mam szerszy obraz. Dzięki temu teatr uczy krytycznego spojrzenia na świat i na życie, nie krytykanckiego, ale krytycznego, co jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie, bo łatwo nam krytykować innych, a trudniej jest podejść krytycznie do życia, czyli obserwować życie z kilku stron, empatycznie. Takich krytykantów dzisiaj mamy wielu, a osób, które są dojrzałe i które patrzą krytycznie na świat, jest trochę mniej. Co jest ciekawe, jak znajdziesz takich ludzi wokół siebie, to trzeba się ich trzymać, ponieważ to stwarza pole do dialogu i rozmów. Oczywiście, że mam, jak każda. Ale chociaż nie nazwałbym tego minusem, tylko ta praca ma swoje uwarunkowania. Te uwarunkowania są takie chociażby godziny pracy. Zazwyczaj mamy próby rano i wieczorem. W Polsce są to godziny powiedzmy około 10:14 i 18:22. Tak jest przyjęty ogólny system w Polsce, jeśli chodzi o próby teatralne.
co powoduje, że ten dzień jest rozbity. Te próby są zazwyczaj od wtorku do soboty, plus weekendy są spektakle. Dniem wolnym dla artysty jest powiedzmy poniedziałek, gdzie często artyści, którzy występują, też uczą na uczelniach i właśnie są to poniedziałki. Tak naprawdę jesteś w obiegu 7 dni w tygodniu, co powoduje taki dyskomfort, jeśli chodzi o różnego rodzaju, nie wiem, sprawy okołourzędowe, spotkania towarzyskie. Często jest z nami ciężko się spotkać, jeśli masz próby od 18 do 22, kiedy większość ludzi wtedy idzie do kina, chce się spotkać, to zazwyczaj my pracujemy, bo taki mamy system pracy. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, nie ma takiej odpowiedzi ogólnej na to pytanie, tak mi się wydaje, ale wniosek, jaki ja mam, ten system pracy wynika z przybliżenia artysty właśnie do godzin funkcjonowania, w jakich gra się spektakl, bo zazwyczaj gramy o godzinie 19, prawda? To są wieczorne spektakle, bądź też poranne spektakle, kiedy gramy dla bajki, muzykale dla dzieci, dla szkół, dla młodzieży. Więc to jest taka holistyczna praca. I dlatego na przykład rano, rzeczywiście jak mamy próby, musimy być aktywni, bo zazwyczaj w tych godzinach odbywają się spektakle. Podobnie jest wieczorem, kiedy jest to przybliżony czas naszej pracy i nasze ciało aktywnie jest przygotowywane do tego typu pracy. Na przykład pamiętam kiedyś wywiad z profesorem Janem Peszkiem, który mówił, że nawet gdy nie gra spektaklu o godzinie 7 wieczorem, czuje wzmożone bicie serca. Więc jest coś w tym, kiedy już pracujesz wiele lat na scenie, ta aktywność w tych godzinach już jest taka wypracowana. Tak jak powiedziałeś, praca nad spektaklem, powiedzmy, nad musicalem, to jest cały czas praca zakulisowa. Czyli rozpoczyna się to od prób, jeśli to jest musical, od prób muzycznych, gdzie spotykamy się z dyrygentem, z kierownikiem muzycznym, który ma swoją wizję danego spektaklu, danego musicalu i daje uwagi muzyczne do materiału, który przygotowujemy. Później, albo w międzyczasie, są też próby choreograficzne, gdzie choreografowie przerzucają artystom swoją wizję choreograficzną, nawet jeśli mamy materiał, który jest już napisany, chociażby West Side Story, który napisał wspaniały kompozytor Bernstein, on miał swoją wizję, ale każdy dyrygent, który bierze taką materię, ma swoją wizję, jeśli chodzi o dynamikę, jak powinien taki musical brzmieć. Choreografowie, którzy słyszą taką muzykę, oni mają jeszcze swoją wizję i to są takie niewielkie albo też wielkie niuanse, które powodują na spotkanie tych różnych materii, tych wizji i my jesteśmy takim narzędziem, które próbują ziścić wizję chociażby dyrygenta, chociażby choreografów i później po jakimś czasie mamy próby reżyserskie, gdzie z kolei reżyser stara się nam przekazać swoją wizję. Po takim okresie prób z reżyserem, gdzie są już w trakcie, w pewnym momencie te próby są symultaniczne, trwają symultanicznie, czyli mamy próby reżyserskie, choreograficzne i też uwagi dyrygenta, kierownika muzycznego. W międzyczasie osoby, które pracują, śpiewają jakieś utwory solo, pracują z pianistkami nad materiałem, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o wysokość dźwięków, dynamikę muzyczną, która jest zapisana w nutach i tak dalej, i tak dalej. No i później dochodzi do tej premiery. A w międzyczasie, zanim są próby sceniczne, są tak zwane próby reżyserskie, powiedzmy, na mniejszych przestrzeniach, w tym czasie buduje się scenografia, bo scenograf też stara się wypełnić wizję reżysera. I jak przyjedzie ta scenografia, kiedy wchodzi, my już jako artyści na scenę, jesteśmy w stanie jeszcze bardziej sobie zwizualizować wizję reżyserską. To jest wtedy magia teatru, gdzie od czegoś, od tak naprawdę od jakiegoś pomysłu widzimy, jak ten pomysł jest realizowany już na scenie, na żywo. Wszystko zależy od, tak mi się wydaje, od reżysera, ale także uwarunkowań technicznych danego teatru. Czasami są to próby, które trwają miesiąc,
w zależności od tytułu, jaki to jest, czy to jest mniejszy tytuł, tak zwana bajka muzyczna, gdzie na przykład jest to dzieło na dwie, trzy osoby i band muzyczny na przykład, to wtedy takie próby odbywają się około miesiąca, bądź też półtorej do dwóch miesięcy, jeśli to jest większe dzieło, które wymaga dużej synchronizacji nie tylko działań scenicznych, ale także koordynacji orkiestry i innych, i całego zaplecza technicznego. Wszystko zależy od tego, gdzie pracujesz, czyli czy instytucja, z którą współpracujesz, ma tyle projektów, bądź też od twojego zaangażowania w życie artystyczne. Bo są artyści, którzy mają na przykład dwie, trzy premiery, jeśli są to soliści na przykład operowi, mogą mieć mniej tych tytułów w danej instytucji, ale na przykład mają wiele koncertów, prawda? Ja mam to szczęście, że rzeczywiście oprócz pracy w operze, która jest czasochłonna, uczę innych, ale także mam koncerty. I rzeczywiście zbywają takie przerwy po premierze, załóżmy tydzień do półtorej tygodnia, przed realizacją nowych projektów. Wtedy jest czas właśnie, żeby załatwić sprawy urzędowe, odpocząć. Często zdarza się tak, że wchodzimy z tytułu w tytuł. Pisałem właśnie, tego nie powiedziałem, że ostatnio zacząłem pisać nawet scenariusze, gdzie napisałem scenariusz właśnie do projektu audycji szkolnych o Mieczysławie Karłowiczu, który jest w chwili obecnej wystawiany, gdzie jestem scenarzystą i reżyserem tego projektu. I właśnie to się zazębiało. Jest to w trakcie produkcji jakiejś większej, jest taka produkcja mniejsza. I po czym są różnego rodzaju koncerty, mini recitale czy też recitale, które wymagają takiej ciągłej aktywności psychofizycznej i ciągłego przygotowania oraz zdrowia. Mam kilka cech, które doceniam, że je mam, szczególnie ostatnio. To jest empatia, która mi pozwala wczuć się w kreowane role, ale także wczuć się w emocje ludzi, z którymi współpracuję. Mam na myśli pracę pedagogiczną, czyli tak zwane empatyczne ucho, kiedy jako trener wokalny staram się wysłuchać, wysłyszeć, jakie wyzwania, ale także z czym się zmaga dana osoba, pozwala mi to zdiagnozować odpowiednio i dać odpowiednie ćwiczenia, bądź też rehabilitację w zależności od potrzeb danej osoby. I to jest ta cecha, którą cenię w sobie. Czasami ta empatia może też przeszkadzać, szczególnie kiedy stoisz w korku na przykład tak i przeżywasz innych ludzi, którzy też się denerwują i tak dalej, i tak dalej. Trzeba ją czasami wyłączyć. Ale zauważyłem, że ona jest bardzo, bardzo potrzebna w tej pracy. To jest empatia, otwartość na innych ludzi, ale także na różnorodność problemów, jakie spotykają wszystkich ludzi, chociażby z tego względu, że one pozwalają mi kolorować te postaci, nad którymi pracuję. Obserwacja to jest kolejna rzecz. Mogę połączyć właśnie otwartość z obserwacją tego świata i rzeczywistości, która nas otacza, pozwala na to, że widzi się, jak inni się zachowują w danych sytuacjach, bo można by było powiedzieć, ja bym się nigdy tak nie zachował, nie zachowała, ale nigdy nie wiemy, jakie uwarunkowania psychospołeczne ma dana osoba. I nawet wyjście, to co często robię, chodzę po mieście, obserwuję ludzi, którzy czekają nawet na przystanku albo w jakiejś restauracji i tak dalej, i tak dalej. Jak się zachowują? Nie, bo to jest bardzo ciekawe, jak reagują na różne sytuacje, które są wokół nich. To jest już taka, powiedzmy, nie wiem, czy mogę nazwać choroba zawodowa, ale raczej ciekawość zawodowa, co powoduje, że ci ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób. To są chyba cechy, które są bardzo ważne i oczywiście taka odwaga. Odwaga do pokonywania barier i do wychodzenia ze strefy komfortu, bo mam wrażenie, że w świecie artystów my musimy co chwilę wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo zawodowo jesteśmy często oceniani. Ocenia nas przede wszystkim widz, krytyk. Często ten krytyk może być profesjonalistą, ale zdarza się, że tym krytykiem jest to opinia zwykłych ludzi. Czyli podoba mi się, lubię, nie lubię. Którzy nieczęsto mają wiedzę na temat danego spektaklu, danego dzieła,
ale lubią sobie pokrytykować, to co wspomniałem na początku. Nie myślą krytycznie, ale podchodzą do życia krytykancko. I jesteśmy oceniani przez chociażby reżysera, jesteśmy oceniani przez, nie wiem, dyrekcję instytucji, danej instytucji, przez dyrygenta, bo każdy w jakiś sposób, mimochodem i mimo wszystko, starając się, by dzieło było najlepsze w swoim wykonie, w jakiś sposób ocenia cię. Jak rozmawiam z innymi artystami, czują coś takiego. Może nawet jeśli tak nie jest, to większość artystów czuje się ciągle ocenianym. Chociażby przez widza, właśnie jak wspomniałem na początku, krytyka, pracodawcę czy inne osoby, z którymi współpracują, a nawet przez kolegów, koleżanki, które współpracują z nimi nad danym dziełem. Szczerość i wsparcie. Szczerość w pracy. Taka wzajemne dochodzenie do tych postaci, jednocześnie słuchaj, wiesz co, widziałam to i to jest super, bardzo mi się w tym podobasz, a pomyśl o tym, pomyśl, że ta twoja postać może być taka i taka i taka. Ktoś by powiedział kiedyś, że to jest taka reżyseria zakulisowa, czyli coś, czego się nie powinno robić, ale jeśli masz wśród współpracowników, wśród kolegów, koleżanek, aktorów, przyjaciół, którzy też są takimi detektywami, Sherlockami, Holmesami swoich ról i mają pasję w tym, to słuchasz ich rady z otwartymi oczami oraz uszami, bo tak naprawdę te uwagi są w stanie ci bardzo dużo pomóc, bo właśnie dlatego jest reżyser, stąd jest ta postać reżysera w teatrze, ponieważ aktor nie jest w stanie sam siebie wyreżyserować. Jest niewiele aktorów znanych w Polsce obecnie, którzy są w stanie siebie wyreżyserować, które mają tak czujne oko, tak zwane trzecie oko, gdzie są w stanie sami siebie wyreżyserować, że to jest dobre i to jest ze smakiem. Dlatego te trzecie oko, osoba, która nas właśnie ocenia, sprawdza, czy to, co robimy, jest dobre, dynamiczne, w odpowiednim tempie, tak zwanym temporytmie. Po to jest reżyser, bo on swoim okiem widzi, aha, to działa, to nie działa. I dlatego taka współpraca kolegów i koleżanek, którzy życzą sobie dobrze i współpracują ze sobą, to jest coś do nieocenienia. Oczywiście, że tak. To wydaje mi się, że jak w każdej pracy i w każdej dziedzinie są ludzie, z którymi mamy tak zwaną chemię, bądź też nie. I wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziemy i jak my na to zareagujemy, bo nie możemy wpływać na reakcje innych ludzi, no chyba, że jesteśmy, nie wiem, pracodawcą i tak dalej, to możemy wpływać na zachowanie innych ludzi, ale jeśli jest to właśnie kolega, koleżanka z pracy, to możemy obserwować i zareagować bądź też nie na daną sytuację, ale najważniejsze, żeby nas ta jakieś negatywne emocje i tak dalej nie wpływały na naszą pracę i na nas, bo wydaje mi się, że tutaj grunt to jest zdrowie psychiczne i to w każdym zawodzie, a jeśli my będziemy do siebie brali wszystkie sytuacje, które są negatywne w danej pracy do siebie, to może wpłynąć po prostu na efekt naszej pracy, a jednocześnie na nasze humory i nasze podejście emocjonalne do danej sytuacji. Oczywiście, każdy ma z nas wady i wydaje mi się, że gdyby nie wady, byśmy się nie rozwijali, bo to one powodują, że coś w nas nam nie pasuje albo ktoś nam zwrócił uwagę na temat czegoś i wtedy okej, przyjmuję to albo mówię, to nieprawda. I mogę się to rozwijać, ale przynajmniej mogę to poobserwować. Tak, moja praca jest moim hobby, ale czy znajduję na inne rzeczy, które mnie interesują? Tak. Chociażby morsowanie, uwielbiam morsować, pływanie, wspinaczka to jest zbyt duże słowo, ale uwielbiam chodzić po ściankach, bo wiem, że to rozwija mnie, także właśnie daje mi to odpoczynek psychiczny, ale rozwija jednocześnie taką umiejętność szukania odpowiedniej drogi. Uwielbiam chodzić do escape roomów, logic roomów, które powodują, że wśród przyjaciół jesteśmy w stanie rozwiązać daną zagadkę.
uwielbiam czytać, ale także oglądać filmy i seriale, które właśnie powodują, że inspirują mnie właściwie do tego, by tworzyć nowe rzeczy i by moje kreacje aktorskie były inne, były świeższe, ciekawsze, a jednocześnie oglądanie filmów powoduje to, że ja się inspiruję i dzięki temu mogę inspirować swoich studentów, uczniów w każdej rozmowie, mówiąc o jakiejś tam przypadłości, nie wiem, czy jakimś tam przypadku, czy historii, którą zobaczyłem. Obecnie jestem w etapie poszukiwania tego, gdzie chciałbym być za 5-10 lat. Rzeczywiście, ja też uwielbiam planowanie i tak zwane szukanie swojej drogi, ale wiem, że ta droga się często zmienia i jest weryfikowana przez otaczającą nas rzeczywistość i warunki, w jakich żyjemy. Niemniej jednak jestem na takim etapie, że robiąc różnego rodzaju kursy, bo rzeczywiście to też bardzo lubię, słuchać właśnie filmów motywacyjnych, ale także robiąc kursy, jest tak jak Life Design, czy inne kursy związane z samorozwojem. I sprawdzam, będąc na tym etapie życia, czego potrzebuję, jakie na przykład cechy mam rozwinięte bardziej, jakie mniej, nad którymi bym chciał się pochylić, które chciałbym rozwinąć. Mam w planie kilka rzeczy, które chciałbym zrealizować, ale nie mam na to deadline'ów. I myślę, że ten czas właśnie, myślę, najbliższego miesiąca, dwóch miesięcy jest czasem właśnie sprawdzenia, które rzeczy wymagają większego nakładu czasowego. Dzięki bardzo.